pan premier. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Nazywam się Adam Eberhard, jestem współprzewodniczącym Forum Polsko-Czeskiego, takiego instrumentu współpracy społecznej, obywatelskiej, sformowanego przez oba nasze rządy. I mam wielki zaszczyt poprowadzić dzisiejszą sesję. Sesję z udziałem premierów Polski i Czech. Bardzo serdecznie witam pana profesora Petra Fialę, premiera rządu Republiki Czeskiej. I równie serdecznie witam pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panowie premierzy, sesja dzisiejsza to jest nazwana Europa w obliczu nowych wyzwań. W sposób oczywisty powinniśmy rozpocząć naszą rozmowę od tego, co się dzieje na wschodzie, od rosyjskiej agresji na Ukrainę, od wyzwań z tym związanych. Republika Czeska, Polska to są państwa, które chyba najbardziej są wśród rzeczywiście liderów wsparcia Ukrainy w ostatnim z przyjmowaniem ukraińskich uchodźców, z otwarciem domów i serc na Ukraińców w potrzebie w obliczu rosyjskiej. No oczywiście dotyczy i wsparcia Ukrainy, jak i również polityki sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, aby ono było efektywne, skuteczne i abyśmy nie popadli w pewne zwątpienie, abyśmy byli w stanie przeciwdziałać pewnym niepokojącym również trendom społecznym pod tym względem. Może jako pierwszego poproszę pana premiera Fialę. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, miłego wieczoru. Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie na forum ekonomiczne. Bardzo się cieszę, że w tym roku mogłem wziąć udział. Ja to zaproszenie już kilkakrotnie otrzymałem. Niestety nigdy się nie udało. Najczęściej dlatego, że w Republice Czeskiej prawie co roku mamy wybory. I teraz przyjechałem również z kampanii przedwyborowej, ale cieszę się, że mogę być tutaj razem z Państwem. Cieszę się również, ponieważ rozumiem, że moje uczestnictwo ma być takim symbolicznym wsparciem przyjaźni. Chciałbym wyrazić przyjaźń i wzajemne wsparcie między Republiką Czeską i Polską. Kiedy w grudniu zeszłego roku stanąłem na czele rządu czeskiego, to jeden z celi, które chciałem zrealizować i dzięki temu, że poznaliśmy się z panem premierem Morawieckim bardzo szybko i że z Mateuszem szybko doszliśmy do wspólnego widzenia świata i sytuacji, to udało nam się usunąć wszystkie przeszkody, które stanęły nam na drodze do rozwoju naszej współpracy. Sądzę, że to jest bardzo ważne nie tylko dla naszego regionu, ale też dla całej Europy. A nie wiedziałem, co jeszcze się wydarzy, co od lutego musimy rozwiązywać, co wszystko się jeszcze wydarzy. I muszę powiedzieć, że jakby nie było słychać tego, co mówią kraje środkowoeuropejskiego, jakbyśmy wspólnie Polska i Czechy nie działały, jakbyśmy nie rozumieli, co są te ważne wartości, o co chodzi z tą agresją rosyjską na Ukrainie, o co musimy walczyć, to by Europa nie była taka jednolita i nie dałaby tak mocne wsparcie dla Ukrainy, a nie odrzucałaby tak mocno agresji rosyjskiej, jak zobaczyliśmy właśnie w ostatnim pół roku. To jest właśnie dlatego, że nasz głos brzmi mocno i wiele naszych przyjaciół z Europy Zachodniej uświadomiło sobie, że dotychczasowa polityka wobec Rosji nie odnosi sukcesu i zaczęli słuchać naszych doświadczeń historycznych, tego, co się obawiamy i sądzę, że to jest bardzo dobrze. Również o tym rozmawialiśmy z Mateuszem, że to
będzie, że tą presję trzeba będzie trzymać na wysokim poziomie nadal, żeby osiągnąć to, co wszyscy chcemy, żeby Ukraina wygrała, zwyciężyła i żebyśmy nie pozwolili Rosji, żeby jej agresja odnosiła sukcesy. Chciałbym powiedzieć, a mówię to szczerze, że wasz premier Rzeczypospolitej Polskiej gra bardzo istotną rolę w tej sprawie. Jego przekonanie, autorytet, który ma w ramach Unii Europejskiej, to wszystko jest ważne dla decyzji, które są przyjmowane. I to jest ta istotna sprawa. My nie mamy wątpliwości. Nie musimy przekonywać się nawzajem, że potrzeba jest pomagać jak najbardziej Ukrainie. Od początku dlatego byliśmy przygotowani udzielić pomoc humanitarną. Wysyłamy broń, sprzęt, jesteśmy w kontakcie z przyjaciółmi z Ukrainy. Świadomi jesteśmy tego, że oni walczą za nas, dla nas wszystkich, za naszą wolność walczą. A jakby Rosja osiągnęła tego, co zaplanowała, zagrażałoby to naszemu bezpieczeństwu i wolności na przyszłość. Myślę, że Europa musi się pouczyć z słabości, którą przejawiała w ostatnich latach. W swoich pracach politologicznych o tym pisałem. Co była europejska reakcja na aneksję Krymu? To nie oznaczało to, że Putin się uspokoi, doceni pokój i wróci. Nie, w oczach dyktatora Putina to jest przejaw słabości i on będzie kontynuował dalej. Więc my musimy to mówić cały czas tutaj z Europy Środkowej i musimy kontynuować w przekonywaniu wszystkich naszych partnerów z Europy, że musimy wzmocnić, utrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy, że musimy izolować Rosję, musimy kontynuować sankcje, ponieważ to, co się dzieje w Ukrainie, dotyczy nas, naszego bezpieczeństwa, naszej wolności i naszej dobrej przyszłości. Panie premierze. Dziękuję ci bardzo, drogi Petr. A już samo to, co powiedział przed chwilką pan premier Republiki Czeskiej, wszystkim państwu myślę, że bardzo szybko uświadomiło, jak na jednej długości fali, jak to się mówi, potrafimy nadawać w tych kluczowych sprawach dla geopolityki. I to geopolityki nie tylko tego regionu, ale sądzę, że jesteśmy w punkcie zwrotnym geopolityki pewnie również światowej. W związku z tym dzisiaj liczy się mocny głos i liczą się racje tych, którzy przedstawiali pewną wizję świata w sposób spójny i którzy w obliczu tego, co się stało, mieli słuszność. I my razem z Petrem nieraz przestrzegaliśmy przed ryzykami związanymi z agresywną polityką rosyjską. Dziś bardzo mocno koncentrujemy się na energii, energetyce, na gazie, na inflacji, ale rozumiem, że to może być jeszcze jedno pytanie, więc zostawię kilka chwil na odpowiedź w tej kwestii naszemu przyjacielowi. I ta spójność, którą państwo dostrzegacie również w tej wypowiedzi, jest fundamentalnie ważna. I ja chciałem za nią podziękować tobie osobiście, Petr, ponieważ rzeczywiście były pewne niejasności, tak to nazwijmy, między naszymi krajami, ale wraz z objęciem teki premiera przez pana premiera Fiale one po prostu zniknęły. I dziś koncentrujemy się na tym, co jest najważniejsze, czyli na efektywnym wsparciu Ukrainy. A dziś to wsparcie Ukrainy to nie tylko dostawy broni, to nie tylko pomoc humanitarna, ale to również coś, co być może jest kluczowe dla zapobieżenia następnej wersji planu Putina i Kremla, a mianowicie wsparcie finansowe, organizacja tego wsparcia finansowego ze strony wszystkich państw wolnego świata dla Ukrainy po to, aby ona nie zapadła się, aby nie doszło do implozji, bo gdyby nie było tam środków na zapłatę dla żołnierzy, policjantów, pielęgniarek czy lekarzy, to
Bóg jeden raczy wiedzieć, jak zareaguje na to również społeczeństwo ukraińskie. I dlatego nasze wspólne spojrzenie na to powoduje, że razem wywieramy bardziej skuteczny nacisk, skuteczną presję także na naszych partnerów w zachodniej Europie, a zwłaszcza Komisję Europejską. I w tym kontekście trzeba też powiedzieć, może z grzeczności bez nazywania bardzo wprost, że pewna polityka, pewna wersja polityki energetycznej legła w gruzach. I dzisiaj na tych gruzach tamtej polityki energetycznej sprzed roku, sprzed dwóch, która już nie istnieje, budujemy nową. Nawet wcześniej, podczas naszego bilateralnego spotkania, rozmawialiśmy dużo o tym, jakie narzędzia powinny być zastosowane, aby w skuteczny sposób odtworzyć wspólną politykę gospodarczą, inwestycyjną, biznesową całej Unii Europejskiej. I dziś nasz głos w Brukseli, także dzięki tej spójności tego głosu, ale także dzięki sile głosu pana premiera Fiali, jest bardzo mocno słyszany. I mogę się z tego tylko bardzo cieszyć, ponieważ możemy się w jakichś drobnych sprawach tutaj w Europie Środkowej różnić, ale nasza historia, w szczególności ostatnich kilkadziesiąt lat, determinowała również naszą dzisiejszą pozycję i nasze problemy, i nasze niedostatki. I to, że się dzisiaj zjednoczyliśmy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale także z państwami bałtyckimi, także w wielu sprawach z Rumunią, z Chorwacją, z Bułgarią, powoduje, że siła głosu Europy Środkowej jest nieproporcjonalnie większa niż 5 czy 10 lat temu. I za to, za ten zwrot w geopolityce chciałem bardzo podziękować panu premierowi i Republice Czeskiej, bo to jest nasz super solidny partner, choć umówiliśmy się też, że na koniec września albo na początku października spotkamy się w ramach całej Grupy Wyszehradzkiej. Dziękuję bardzo. Pan premier przed chwilką poruszył kwestię gazu ziemnego, wyzwań wewnątrzeuropejskich. Jeżeli można, to ja chciałbym ten wątek kontynuować. Republika Czeska sprawuje właśnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Hasło prezydencji czeskiej to Europa jako zadanie. Nowa myśl, nowy kształt, nowa energia. Mam takie wrażenie, że szczególnie ta ostatnia fraza, nowa energia, ona mimowolnie nabrała troszeczkę innego znaczenia albo dodatkowego znaczenia na skutek konfliktu z Federacją Rosyjską, na skutek wyzwań, jakie czekają nas w najbliższych tygodniach, miesiącach, jeżeli chodzi o dostępność gazu ziemnego, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, ceny gazu. To są wyzwania dla naszych obywateli, nie tylko Polski, Czech, całej Unii Europejskiej. Ale tych wyzwań oczywiście jest dużo więcej, jeżeli mówimy o polityce unijnej. Ja chciałem panów premierów poprosić o komentarz, o pewną diagnozę tego, co można byłoby zrobić, w jaki sposób można byłoby działać, aby zwiększać odporność Unii Europejskiej i odporność naszych państw w wymiarze gospodarczym. Jesteśmy na forum ekonomicznym, więc ten wymiar gospodarczy, wyzwań, które przed nami, wydaje mi się, warto troszeczkę jeszcze omówić, pogłębić. Panie premierze. W 2015 roku napisałam książkę, która się nazywała Na końcu okresu beztroski. Ta książka pojawiła się również w języku polskim i ja wtedy już mówiłam, że Europa nie troszczy się o bezpieczeństwo, o przyszłość i że poniesie konsekwencje. Dzisiaj już jesteśmy za tym okresem beztroskości. Już teraz mamy problemy pod względem bezpieczeństwa, ekonomiczne problemy i teraz musimy przejmować decyzje. A jedna z decyzji jest jasna. Musimy się pozbyć uzależnienia energetycznego na Rosji. Musimy się pozbyć uzależnienia od jednego źródła, od dyktatur, które z nami walczą
za pośrednictwem dostaw energii i cen energii. Jednocześnie musimy dostosować swoją politykę energetyczną, żeby była bardziej dało się zrealizować i żeby nie był to problem do przyszłego rozwoju gospodarki. Mówię o tym dlatego, że ceny energii obecnie są tak niewiarygodne, przede wszystkim ceny prądu, że to nie jest nawet zgodne z przewidywaniami ekspertów od energetyki. Wiele fachowców mówi, że rynek się zawalił, a jak tej sytuacji nie rozwiążemy szybko, to wiele gospodarstw domowych nie da rady, ale nasze firmy też nie dają rady. Dlatego ja jako przedstawiciel kraju, który objął prezydencję, poprosiłem naszego ministra energetyki, żeby odbyło się na spotkanie nadzwyczajnej Rady dla Energetyki, Rady Unii Europejskiej, żebyśmy spróbowali znaleźć rozwiązanie europejskie. Staramy się przekonywać. A nie musieliśmy się umawiać. Kolega premier Mateusz robi to samo. Przekonujemy państwa europejskie, że musimy ingerować, że musimy znaleźć rozwiązanie, żebyśmy dali radę z cenami energii. Republika Czeska jest w trudnej sytuacji pod wieloma względami. Moi poprzednicy w ogóle się nie zajmowali bezpieczeństwem energetycznym. 97% uzależnienia od gazu ziemnego, to jest nasza sytuacja. Również umówiliśmy się, że będziemy współpracować nie tylko w tej dziedzinie, ale też w odnowieniu gazociągu Stornba. To jest coś, co może szybko pomóc Republice Czeskiej pozbyć się uzależnienia od Rosji. I to jest droga, którą musi pójść nie tylko nasz kraj, ale cała Europa. Kolejna sprawa potrzebuje jeszcze więcej dyskusji, ale też musimy działać szybko. Jeżeli jesteśmy tacy wrażliwi pod kątem cen energii, jeżeli są teraz zasady inne niż targowe przy ustalaniu ceny energii, to musimy zmienić system ustalania cen. My od wielu lat staramy się, żeby cena prądu rozłączyła się od cen gazu, który w tym momencie ma wpływ na cenę prądu. Chcemy zmienić system firm europejskich. I to jest coś, gdzie na ten temat były wcześniej dyskusje o systemie, które trwały wiele miesięcy. Natomiast teraz musimy w ciągu kilku dni albo tygodni musimy znaleźć rozwiązanie, bo inaczej niedobrze się skończy. Napięcie w gospodarstwach domowych jest ogromne. Straszą ich rachunki, które otrzymują. Nasi ludzie nie daliby rady zapłacić te pieniądze. My musimy znaleźć rozwiązanie europejskie. Tak, poszukujemy również rozwiązanie narodowe. A w tym przypadku akurat jest droższe i mniej efektywne. I nawet w przypadku tak otwartego systemu, jako ma mój kraj, nie musi się sprawdzić na tyle jako rozwiązanie europejskie. Może to zdziwi od człowieka, jakim jestem. Czasami mam dystans do rozwiązań europejskich, ale tu jest sytuacja jasna. Jeżeli nie zniesiemy tego błędu, który zrobiliśmy podczas konstrukcji systemu, a nie zrobimy tego szybko, to wszyscy poniesiemy konsekwencje. I ostatnie zdanie. Ten, kto wie najlepiej, ten, kto się na tym zna, jest niestety Władimir Putin. On nas szantażuje w sposób, jak ustala ceny, czy przesyła albo nie przesyła gazu. I my tą broń musimy mu zabrać, wytrącić z rąk i jak najszybciej. Panie premierze. W całej Europie dzisiaj przeżywamy szok cenowy, szok energetyczny, szok cenowy i nie możemy oczekiwać tego, że w oparciu o dotychczasową politykę rozwiążemy ten problem. Instytucje, mechanizmy kształtowania cen, różnego rodzaju instrumenty energetyczno-cenowe, energetyczno-finansowe, to były
instytucje i instrumenty, które można było powiedzieć obowiązywały do czasu wojny lepiej lub gorzej, naszym zdaniem nie najlepiej, ale innym się wydawało, że całkiem nieźle. Ale wojna i to, co się dzieje dzisiaj, stworzyło zupełnie inną sytuację. Widzimy to na giełdach cen energii elektrycznej, widzimy, ile kosztuje megawattogodzina kupowana z energii pochodzącej z gazu i widzimy też fluktuacje. Przy tak wielkich wahaniach cen nikt nie jest w stanie stworzyć dobrego biznesplanu. Przedsiębiorcy nie są w stanie zaplanować swoich inwestycji, a gospodarstwa domowe są w coraz większej biedzie i coraz większym też zakłopotaniu, bo nie wiedzą, na czym mogą polegać, na czym stoją. No i teraz mamy tutaj kompletnie nieadekwatne instrumenty finansowe, regulacyjne i gospodarcze do obecnej sytuacji. Ale państwa członkowskie, Republika Czeska, Polska, mamy związane ręce. Mamy związane ręce tamtym systemem. W związku z tym my razem głośno postulujemy bardzo szybką zmianę tych podstawowych instrumentów, które dzisiaj obowiązują. ETS-u, mechanizmu kształtowania cen według ceny marginalnej i związanego z kolejnością wchodzenia poszczególnych źródeł energii do samego systemu elektroenergetycznego, do całego systemu energetycznego. I problemem po stronie Brukseli jest tempo reakcji. Można mniej lub bardziej krytycznie podchodzić do tego, co robi od strony merytorycznej, od strony wartości Unia Europejska. My jesteśmy dość krytyczni. Ale wszyscy się w Europie zgadzają, że Komisja Europejska działa tutaj za wolno. W czerwcu przeznaczyliśmy dla Ukrainy 9 miliardów euro. Śladowa ilość tych środków trafiła dopiero na konta ukraińskie. Już w czerwcu uzgodniliśmy znaczącą zmianę tej polityki energetycznej, która wiedzieliśmy, że będzie niszczyć nasz przemysł, niszczyć przedsiębiorstwa, że będzie prowadzić do erozji dochodów w gospodarstwach domowych. Mamy dzisiaj wrzesień, reakcja jest bardzo powolna. Dopiero teraz, po wakacjach, ruszają pierwsze rady Unii Europejskiej z zamiarem wypracowania odpowiednich instrumentów. I to jest ten podstawowy dylemat. Unia Europejska od strony gospodarczej, jako wspólny obszar handlu, jest oczywiście dużą wartością. Ona podnosi naszą konkurencyjność, ale w momentach krytycznych, takich jak ten, szybkość działania po stronie regulacyjnej, po stronie finansowej, gospodarczej jest kluczowa, bo zaraz może dojść do znaczącego osłabienia konkurencyjności naszych przemysłów, do wypchnięcia tych przemysłów dużych, całych branż, nie będę ich wymieniał tutaj, ale całych branż, całych sektorów poza obszar poza obszar Unii Europejskiej, poza obszar Republiki Czeskiej czy Polski. I my się temu mocno przeciwstawiamy. My bardzo intensywnie pracujemy nad Komisją Europejską, żeby szybko reagowała w tym ekstraordynaryjnym czasie. Mogę to spuentować w taki sposób, że dziś mamy oczywiście potężny kryzys gospodarczy, kryzys geopolityczny, ale mamy jeszcze jeden kryzys. Jest to kryzys wyobraźni. Kryzys wyobraźni po stronie tych, którzy jak gdyby chcieliby żyć cały czas według paradygmatów świata wczorajszego, jak Stefan Zweig w swoim dziele to nazwał. Tamten świat już nie istnieje. I Putin o tym doskonale wie i siedzi sobie i trochę tak, jak powiedział przed chwilą Petr, on znakomicie rozgrywa te wszystkie niuanse cenowe, różnice i stara się nas przede wszystkim zdestabilizować, więc my powinniśmy się skonsolidować, zmniejszać napięcia wewnątrz kraju, nie dać się jakby porywać różnego rodzaju złym emocjom, które zwykle wymieniliśmy się tutaj naszymi opiniami na ten temat, kto jest im winny w naszych krajach i powinniśmy pracować na rzecz
stabilności z jednej strony i nowych instrumentów, które by w stanie, były w stanie dać rzeczywistą i właściwą odpowiedź na te wyzwania czasu dzisiejszego. A więc musimy uruchomić nową, inną wyobraźnię. Nie tą, która obowiązywała przez dziesięciolecia do 24 lutego tego roku. Dziękuję, panie premierze. Te słowa o nowej konieczności wypracowania nowego myślenia, nowej wyobraźni potraktujmy jako podsumowanie naszej rozmowy. Chciałoby się oczywiście porozmawiać dłużej, chciałoby się poruszyć więcej tematów. Bym powiedział niestety w tym sensie, że dzisiejsza sesja poświęcona jest problemom, wyzwaniom, przed którymi stoi Europa. Jest ich naprawdę dużo. Bardzo dziękuję panom premierom za to podzielenie się tymi głosami. Teraz bardzo chciałem wszystkich zaprosić do auli